Drodzy maturzyści, kochana młodzieży, chciałem nie tylko jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, ale też jako ojciec tegorocznego maturzysty życzyć wam, żeby ta matura przebiegła gładko, jak to się mówi, żebyście rzeczywiście mieli polot w udzielaniu odpowiedzi, żebyście trafiali w sedno i żeby sprawdzający wasze matury mieli komfortową sytuację i powiedzieli, ten rok jest szczególny. Nasi maturzyści, którzy skoncentrowali się tylko na tej formule pisemnej, bo taki mamy rok, zdali egzamin w sposób wyróżniający, że to jest szczególny rocznik w trudnej sytuacji, który podołał tym wyzwaniom, a oczywiście dla tych, którzy myślą co dalej, zachęcamy do przeglądnięcia bogatej oferty wyższych szkół i skorzystania z tej oferty. Żeby ułatwić wam to zadanie, mamy świetnie funkcjonujący portal studia.gov.pl. I myślę, że tam znajdziecie bardzo dokładne informacje, żeby znaleźć też takie ciekawe odpowiedzi. Co dalej po studiach, jak z pracą, ile będę zarabiał. Jest specjalna możliwość śledzenia losów absolwentów w takim programie ELA. I tam też można zobaczyć, jak ten wybór później będzie rzutował na waszą pracę. Uczelnie na was czekają. My życzymy powodzenia na maturze, dobrego wyboru i później wielkiej przygody ze studiowania na tym wymarzonym, wybranym kierunku studiów.